Tak, idziemy, że nie wierzą dać. Jeść. A, już wam daję smakołyki. Już wam daję smakołyki. Już wam daję smakołyki. No, zajadajcie sobie. Zajadajcie. Już sobie zajadajcie. A, jest. Sobie jest. Już niewiarze dostają jeść. No, gołębik nasłoneczniony. Dobrze wentylowany, z wyjściem do woliery. A więc dobre warunki bytowe dla doskonałych gołębi. Żniwiarze, grupa wywodząca się z linii Flora Verworta, czyli gołębie na kategorie A i B, z dużą domieszką gołębi braci Jansen, by dodać im szybkości i orientacji. Gołębie są doskonale utrzymane. Do pojnika podaje tylko czystą wodę. Nie wierzę żadne mikstury. To jest tylko wytracanie pieniędzy. Gołębie są zdrowe, odporne na choroby. Do karmnika dodaję tylko świeży gril, codziennie świeżą porcję, a w sezonie lęgowym tak zwaną MM-kę. Jak widać, apetyt gołębiom dopisuje. Nie są przekarmione, o prawidłowej wadze. Ta muskulatura jest doskonała, to widać zawsze po tym zwięzłej budowie, po ogonkach, jednym piórku. Tutaj oprócz ostrej selekcji lotowej dodam, że lotuje młodymi gołębiami aż do Suwałek 650 km pod wiatr, a po drodze Mikołajki 550, Wyszków 500, no i szereg w granicach 200-400 km. Dodam tylko, że dla gołębi młodych loty w zasadzie te ciekawe zaczynają się od 400 km. Wcześniej tak zwane hura loty nic nie mówią. Niektórzy hodowcy, którzy mają czas, dysponują kasą, wywożą je 10-krotnie, 20-krotnie, a nawet 50-krotnie z kierunku przylotu, by tak przechytrzyć konkurencję. Nie wszystkich na to stać. Ten sport w tym wymiarze jest już wypaczony, ponieważ niesamowicie podraża i obciąża czasowo każdego hodowcę. Ja to lotuję poprzez pocztę, czyli kurier przyjeżdża na podwórko, zabiera kadrę, wywozi do znajomego hodowcy, tam ma potwierdzenie odlotu i w ten sposób koszt 35 zł za 10 sztuk można śmiało lotować w każdych warunkach pogodowych. Oczywiście uwielbiam wiatr przeciwny, ponieważ wówczas ta plewa wypada. No, a więc tutaj mamy grupkę ciekawego. A jedzcie sobie, wam starczy, zaraz samiczki to dojedzą. Wy pójdziecie sobie do woliery, a samiczki przejmą tutaj ten gołębnik i potem znowu przegonię, tak zwana metoda obiegowa. Kadra doskonale wyselekcjonowana. Dodam, że wiele lat intensywnie lotowałem w Czechach, a teraz już prywatnie, ponieważ nie ma za bardzo czasu, żeby tak się temu poświęcać. Do następnego spotkania. Ryszard Osnowiec, Słoneczny Gołębnik, Polska. No, to podejrzymy sobie dokładniej wszystkich. No, bardzo ładnie. No i ci, idę ktoś. A ty co? No i szybciutko. Idź, 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 idź. Dobry gołąbek, dobry. No, idź na dół. Idź, idź, idź. Idź, idź, idź. No, cicho, 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 cicho. No, już, 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 już. No, ale nie, nie, wychodź mi tutaj. Nie, wychodź mi tutaj. Nie, nie, nie. Już cichutko. Dobre gołąbki, dobre. Dobre, 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 dobre. No, idź tam, idź. No. Idź, 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 idź.
I już dajemy samiczkom jeść. No chodźcie, 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 chodźcie. No, macie, macie. No jedzcie sobie, jedzcie, jedzcie, jedzcie. No jedzcie sobie, jedzcie, jedzcie, jedzcie. No zajadajcie sobie, zajadajcie. No dobra, samiczki, dobra. No jedzcie sobie, jedzcie. No, niedźwiedziaczki teraz sobie podjedzą z apetytem i odpoczywać.